Kochani, bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami, że piszecie te wszystkie wspaniałe komentarze. Wiemy, że niektórzy z Was specjalnie czekają co rano na nasze filmy, a robimy je przecież specjalnie dla Was. Jesteśmy za to naprawdę Wam bardzo, bardzo wdzięczni. Dziękujemy też Wam za wszystkie wpłaty, które robicie na nasze konto i za to, że kupujecie super podziękowania pod filmami. Ta pomoc również jest, to wsparcie jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Jesteśmy bardzo ważną społecznością. Społecznością ludzi, którzy podziwiają piękno natury, którzy są nią zachwyceni, którzy ją kochają i chcą uprawiać swoje działki, swoje poletka zgodnie z prawami natury, tak aby wspierać glebę, a nie jej szkodzić. Nie wiem, czy wiecie, że 75% produkcji warzyw, owoców pochodzi z małych gospodarstw rolnych, z działek, a nie z tych wielkich gospodarstw wielkoprzemysłowych. Tym bardziej więc jest to ważne, by jak najwięcej osób uprawiała działki, uprawiała warzywniki. Niektórzy z Was byli u nas, niektórzy oglądali w rzeczywistości nasz ogródek. Pamiętam, jak napisała do mnie pewna młoda kobieta, że chciałaby z mężem przyjechać i zobaczyć ten wspaniały raj, ten wspaniały ogród. Przyjechali, oglądnęli, porozmawialiśmy, pojechali, a potem napisała do mnie, że swój ogródek zrobili zgodnie z naszymi doświadczeniami i przysłała też zdjęcia pięknych, zaściółkowanych grządek. To jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Kochani, chcemy zaprosić Was na nasz nowy kanał. Na tym, na Permakultura TV, będziemy nadal publikować filmy. Natomiast na tym drugim kanale będą to zupełnie inne filmy. Filmy, które mają nas przenieść w czasie i w miejsce, które jest przepiękne. Jest to dom zatopiony w zieleni w Polsce, w Górach Sowich. Wspaniałe miejsce, w którym zatrzymał się czas. Mieszkańcy tego domu jeszcze do niedawna, jeszcze 3-4 lata temu nie mieli wody bieżącej, tylko czerpali wodę ze studni. Wyobraźcie sobie, jak musiało wyglądać pranie, zwłaszcza zimą. Mieli też wychodek. Możecie sobie to wyobrazić? Jednak piękno tego miejsca powodowało, że niektórzy goście, zachwyceni tym sposobem, tym stylem życia, w swoich miejskich ogrodach, przy domach budowali wychodki. To jest coś nieprawdopodobnego. W tym filmie ja gram, mam również swoją rolę. To jest film niemy, w którym pokazane jest powolne życie. Bohaterami tych filmów jest para, małżeństwo. Mąż o imieniu Marek jest mistrzem stolarstwa. Jest osobą o wielu, wielu talentach. Jest to człowiek, który potrafi w kawałku drewna zobaczyć jakiś przedmiot. Na przykład zobaczcie, wykonał taką łyżkę. Patrzy na kawałek drewna i widzi w tym przedmiot i go robi. Jest to poręczna, wspaniała łyżka wiązowa, którą oczywiście natychmiast zaczęłam używać podczas gotowania. Dzisiaj życie jest pełne stresu, pełne presji, pełne pośpiechu. Nie trzeba tak żyć. Pokazać chcemy to, że życie może wyglądać inaczej, że może być właśnie wolne, że może być pełne uważności na to, co się gotuje, na to, co się robi, w jaki sposób pielęgnuje się rośliny.
Chcemy też pokazywać piękne przedmioty, wykonane właśnie przez naszego filmowego bohatera. Starsi westchną z rozrzewnieniem: o, u nas też były takie przedmioty. A młodsi powiedzą: wow, to tak można żyć, to czegoś takiego można używać. Kochani, ten kanał nazywa się Slow Life, powolne życie. Nie wyświetla się jeszcze w internecie, dlatego link do kanału będzie w opisie tego nagrania. Zapraszamy Was serdecznie i prosimy o oglądanie, o subskrybowanie, o komentowanie. Możemy razem wspaniale i uważnie żyć. Dzisiaj też relacje między ludźmi pozostawiają wiele do życzenia. My pokazujemy inne życie, życie pełne uważności na drugiego człowieka także oraz uważności na siebie. Nie zapominajmy o sobie. W tym głośnym i szybkim świecie dbajmy o siebie przede wszystkim. Dbajmy o to, żeby troszeczkę spowolnić i żeby nasze życie nabrało smaku, żebyśmy mieli czas smakować to życie.